Autoserwis Robert Gierżajtys. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów, metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui-Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy, ulica Ludwika Waryńskiego 26B. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, rano, tak, pobudka, tak. Wszyscy zdążamy na spotkanie z Państwem, tak, no i co, z oknem śnieg? Bo dziewiąta rano jest, nie myślcie sobie, że my śpimy, nie? Nie, dziewiąta rano, niektórzy kończą pracę. Tak. W każdym razie jest śnieg, no i co, zaczynają się trudne warunki atmosferyczne, drogowcy są zaskoczeni, mile albo nie mile. Znowu. I tutaj na odcinku 27 km dwa auta w rowie. No i po co o tym mówimy? No to teoretycznie częsta sytuacja. Mówimy o tym, żeby po prostu te opony, które tutaj nam wszyscy tak pilnują, żebyśmy zmieniali, tak? I dbali, że te kampanie wszystkie reklamowe, no i nie zawsze koniecznie służą dla państwa bezpieczeństwa. No to jest duży, potężny rynek i on się kieruje swoimi prawami. Natomiast my powinniśmy używać własnej praktyki, tak? I doświadczenia. I zmieniać te opony, kiedy już warunki się ustabilizują, tak? Czyli jako ci, którzy w zasadzie jeździli, kiedy jeszcze nie było opon zimowych. Jeździliśmy na letnich, łysych oponach zimą. Tak jest, zimą i wszystko. I też dało radę. W każdym razie te zimówki nie zniszczą się tam przez 4-5 km dziennie, jakie Państwo w większości pokonujecie do pracy i z pracy do domu, więc nic im się nie stanie. Po drugie, te prędkości, jakie narzucił nam tutaj ustawodawca w mieście, nie pozwolą zniszczyć nawet, nie wiem, skarpet w tej prędkości. Także taka właśnie konkluzja, żeby nie spieszyć się, spokojnie, nie pchać się w ten cały tłum tych kolejek, nie robić sztycznego zamieszania. Uważam, bo że suwery, rowery ruszyły, hulajnogi ruszyły, a oni nie mają opon zimowych. Tak. I jadą, więc... Ale tym oponom na pewno nic się nie stanie. Przez 100 km czy przez 200 nie będą te temperatury przecież pustynne. Nic się nie wydarzy, a wszyscy zapobiegniemy takiej sytuacji, że stajemy na lodzie, no bo... Choćby było plus 20, to też nic się nie na pewno stanie. Się nie stanie. Także jak do wszystkiego potrzebny jest taka stabilność i rozsądek. No chyba, że te odcinki rzeczywiście ktoś ma pokonywać dłuższe dystanse, tak? No to w rzeczywistości ta temperatura na plusie tam nie pomoże tym oponom, ale wszyscy ci, którzy jeżdżą tutaj od pracy do domu i z powrotem, na pewno nie zniszczą tych opon. Ja osobiście muszę ci powiedzieć, że wymieniam na początku maja, jako człowiek, który gdzieś tam sobie jeździ na działkę i ma z kilometr szutru, może i 3 kilometry tego szutru, takiego błotnistego. Więc ja wymieniam na początku maja, przyznaję się, i nie biorę do głowy. I te opony mam już 6-7-letnie i muszę ci powiedzieć, że jeszcze połowa bieżnika. Ostatnio mierzyłem 4,5 mm, 5 mm bieżnika jeszcze, te zimowe mają. Także spokojnie. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, jako emeryt nie masz na paliwo, no. Nie jeździsz. Paliwo, na paliwo jak na paliwo, no ale mówię... Bezpieczny dojazd, rozumiesz? To, czy błoto, czy drodzy śnieg? Drodzy Państwo, to właśnie jeden z tych osobników, który tak, hamuje bez użycia hamulca. Tak. Zanim się zapali zielone, pewnie zatrzymuje się na skrzyżowaniu. I to jest ten czasami, na którego tam się odgrażamy. Były rajdowiec samochodowy, tak. W latach 70-80 w rajdach samochodowych, sportowych jeździłem, nie? A teraz zwolnienie. Poczekaj, zabiorę ci prawo jazdy niedługo. To, tak. Taki przy pomysł tych, jest. Przy tym tempie zmiany przepisów i przy tych mandatach i punktach karnych, to tak, rzeczywiście za zbyt wolną jazdę zabiorą też prawo jazdy. I tak go, proszę Państwa, tak. Dojadą i zabiorą mu i będzie tak po. Jest, tak. Będzie siedział w domu. Tak jest. Nie, ale ja od razu do tego tematu opon i tutaj suwałki w ogóle, bo gdybyś jeździł po suwałkach rowerem,
nie hulajnogą elektryczną, prawda, tobie się zdarza, prawda, to byś mógł sobie spokojnie, prawda, siadając z siodełka, docenić urok naszego miasta. No i właśnie mi się teraz, no ale właśnie w tej chwili mi się przyszedł pomysł taki, że weź ty wymień dobre rzeczy, co? W mieście? No. Mnóstwo. Muszę ci powiedzieć, to dawaj, bo tu same słabe rzeczy są. Bulwary nad Czarną Hańczą, Stara Łaźnia. Śliczne. Bulwary super. Są, no, widzisz, państwo. Byłeś? Byłem. Widziałeś, widzisz. Bardzo mi się podoba. I aż do tego doszło, żeby zniszczyć tradycję, to mówią, przeniesiemy tam blues festiwal. No, ale się, oczywiście wyszło. Się nie zgadzam zupełnie. Ale nie, no nie są protesty. Radni się zastanawiają, nie, grupa naszych młodych radnych, też ten klub jest przeciwny. Grupa. I słusznie, bym powiedział tak. Nie disco polo, tylko to jest blues festiwal. I zapytałeś, co jest no, ale ja bym mnóstwo się... rzeczy. Sama plaza wybudowana w Suwałkach. Ale jest super sprawa. Jedną rzecz powiedziałeś, która mi się nie podoba, ja nie, inaczej, nie przeszkadza mi to. Jakie disco polo znów? Czemu? Nie, no bo ty nie słuchasz tego wypowiedzi, ja bo ja mam mnóstwo czasu. Ludzie i lubią też te władze miejskie powiedziały, że no tak, ten blues festiwal to tak już nie wzbudza takiego zainteresowania, zwłaszcza młodzieży, bo to taki przeważnie te emeryty przychodzą tam, wspominają z łezką wokół, pójdźmy w kierunku takiego innej również muzyki, tak nazwałem to ogólnie, innej kierunku, nie bluesa, ale mrozu. Tam wiesz, takie, no ale bo ja nie znam tych nowych wykonawcy. Sztuka i muzyka to taka rzecz... była polityka, żeby wejść na bulwary, tak, na Czarną Hańczę. Ale... Dobra, czyli mamy bulwary. No bardzo ładnie, tak, mi się tak, podobają. Zacna inicjatywa. Mamy super, mamy tą halę sportową nową. Zawsze byłem za, bo nie mieliśmy tak wielkiego obiektu, żeby tam zrobić na taką ilość osób jakąś popularną imprezę. Nie, tak, ja dokładnie, jestem... bo ja nie mówię, że ona ma, że wiemy dlaczego, jak ona jest finansowana, nie? To znaczy, i wiemy koszty utrzymania, że tutaj, prawda, żeby koszty utrzymania, no to najpierw jest sponsor, potem miasto wystawi rachunek, tu zapłacą i to tak wiesz. Ale to nieważne, to jest kreatywna, ale to się kręci. Kreatywna księgowość. Słuchaj, mamy aquapark i to... Bardzo ładny. Nie, ale to jest super. Była super inwestycja, naprawdę, mimo że... Są mało obiekty, dochodowa. Nie, ale słuchaj, są obiekty użyteczności publicznej, które, powiedzmy sobie szczerze, miasto musi dokładać. To musi być taka trochę niekomercyjna działalność dla służąca mieszkańcom. Dokładamy do komunikacji miejskiej, no dobrze. Dokładamy do aquaparku, dokładamy dobrze. Do wielu innych rzeczy i to musi być. Przeciwny jestem z kolei budowie tej nowej biblioteki, bo tam nie bardzo widzę sposób. To pomysł jest dlatego, że 80% ma być sfinansowany z pieniędzy z zewnątrz, 20% dołoży miasto, ale generalnie to myślę, że to nie jest najpotrzebniejsza inwestycja. A dlaczego? To też o tym powiemy, bo najbardziej potrzebne to inwestycje to są w tej chwili drogi, parkingi, prawda, i rozwiązanie sytuacji najazdu samochodów na miasto Suwałki. Ja jestem zwolennikiem wyborów bezpośrednich. Nie żadnych tam komitetów, list wyborczych, tak, samorządowych mówię, nie? Też. Tak jak w Stanach, chcesz zostać radnym w jakimś mieście, to musisz iść i 5000 rąk tam uścisnąć, prawda, i powiedzieć, przedstawić się do mieszkania, zapukać, jestem taki, chcę startować i tak dalej, chcę zrobić dla miasta to i to, pod nazwiskiem indywidualnie. A zobacz, co się dzieje we wszystkich samorządach, co? Tworzymy jakieś komitety, grupy, chowamy jakichś ludzi, prawda, których często wybieramy znane nazwiska, sportowców jakichś i tak dalej, ale oni tak naprawdę to indywidualnego programu wyborczego nie przedstawiają. Żadnego nie mają. No, nie właśnie. Mają żadnego. I to, mówię, wybory bezpośrednie, tak jak prezydenta. No, również i rady miejskiej, i radnych, bezpośrednie. No, ale tylko pod nazwiskiem. Ja mam takie jedno proste przemyślenie, bo 99% wszystkich tych działaczy nie prowadziła żadnej działalności, nie zarabiała pieniążków, nie szarpała się z tym całym systemem nigdy w życiu i pewnie nigdy w życiu nie będzie, bo nie uda im się. Tylko zostanę politykiem. To no, niczego, w sensie ogólnie. To do niczego nie zrównoważuje bycie w rządzie, do niczego zupełnie. I teraz taka myśl jest,
No może ktoś powie głupia i nie na te czasy. No ale prawdziwy gospodarz, żeby nawet nie było to w jego interesie prywatnym, nie wiem, zaburzało mu coś, to prawdziwy gospodarz nigdy nie wystąpi przeciw swojemu gospodarstwu. Nigdy. Przede wszystkim teren, na którym działa, który pielęgnuje, który ma opiekę. To jest najważniejsze. Nie żadna bitwa i awantury, tylko wspólne działanie dla przedsięwzięcia. Czyli energia niech idzie, prawda, na tworzenie, a nie na zwalczanie się nawzajem w ugrupowania. Mało komu się coś pomyliło. To ma służyć, bo mieszkańcy wybrali, bez względu w jakiej to części kraju, bo nie mówmy tylko o naszym mieście, bez względu na jakiej części zostali wybrani, właśnie po to, żeby ulepszyć, usprawnić, poprawić, wzbogacić teren, na którym działają. U nas się to w ogóle zgubiło i mało tego, to jeszcze takich ludzi jak ja, którzy załóżmy mają, nie mają jakby opcji politycznej żadnej, a uważają, że dobry gospodarz musi dbać o swój teren, to mówi się, że on nie jest dojrzały politycznie, czy tam w jakikolwiek inny sposób, to nie jest głos rozsądku. To właśnie wy wszyscy się pogubiliście, którzy nie chcecie działać na rzecz i dobro swego terenu, czy regionu, czy kraju. Pogubiliście się dawno i ja nie wiem nawet, co z tym można zrobić. To już nie idzie nawet z tym cokolwiek zrobić, bo jest taka okrutna bitwa, ja powiem o koryto, bo to tak trzeba nazwać, koryto i ten przeraźliwy kwik w tym korycie, że to... I lobbing. I obrzydzenia aż bierze. No i tu masz absolutnie rację. Ja mam jedno lekarstwo na to. Więc tradycyjnie wszyscy radni, niedzielę, radą, co tydzień, bo pogoda idzie, na rowery. Nie muszą suwera brać, bo to kosztuje, niech wezmą swój rower. W niedzielę rano, proszę bardzo, 7, 8, 9, przejedźcie się po mieście, popatrzcie jak ono teraz na wiosnę wygląda. Przejedźcie się po ulicy Przytorowej, spójrzcie na stronę, prawda, PKP, popatrzcie jak ona wygląda. No, trzeba tam robić nie tylko wiosenne porządki, tam trzeba robić ogólnie porządki. Spójrzcie, objedźcie to miasto, zajrzyjcie od strony śmietników, zajrzyjcie od strony garaży i popatrzcie przed przejazdem kolejowym na te dawne pomieszczenia w armii tak zwanej. Popatrzcie tylko na te ogrodzenia. Słuchajcie, przecież chociaż wypadałoby to ogrodzić, bo jak ludzie jadą już tam drogą powiatową, wyjeżdżają z miasta i na to patrzą, no to trzeba powiedzieć, jest wiosenny nie tylko bałagan, ale od lat zastój również w prywatnych własnościach, prawda, nie miejskich, bo to nie jest zadanie miasta tylko dbać o estetykę, ale również zadaniem obywateli. Weźcie, pomalujcie te swoje płoty, doprowadźcie je do jakiegoś porządku, wymieńcie te połamane sztachety, prawda, jeśli macie ci, którzy kupili duże jakieś tam własności i są one teraz prywatne, ogrodźcie to, malujcie, żeby to miasto jakoś wyglądało. Bo tak naprawdę, z wyjątkiem tego, co wybudowało miasto, to własność prywatna, powiem szczerze, no, również przedsiębiorców, z zewnątrz nie zawsze wygląda najlepiej. Mileczko, ale tutaj to jakby trochę socjalizm. No, trochę pojechałem. Trochę socjalizm zapytałem. No, socjalizmem? Nie, kochany. Wyglądem miasta. No tak, ale nie możemy też biegać i bić wszystkich za to, że płoty malowali. Zaniechanie, kolego, przez zaniechanie naszych działań taki jest obrazek miasta. Ulica Piaskowa, proszę bardzo, stan nawierzchni, skręcamy w ciąg drogi powiatowej, która prowadzi tam potem na Hutę, dalej przez las nawet do Leszczewa, do Starego Folwarku. Nikt nie bardzo kojarzy, że to jest droga powiatowa. I teraz o czym mówię? Wjeżdżamy tam, skręcamy z wyjątkiem, prawda, tego 20-metrowego, czyli kawałka przy okazji robienia, to zaczyna się połamana droga, która stanowi element trasy egzaminacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Spójrz, co się dzieje przed zakrętem tej drogi, prawda, tam gdzie dalej prosto na Dąbrówkę i spójrz, jak to wszystko wygląda. Zmielona droga, która tam jest, po dziś dzień nie może się doczekać remontu, no bo tu na terenie miasta ta droga powiatowa, no to pewnie należy do miasta. Dalej należy do powiatu. Co jest powiat? Powiat to są, prawda, władze już państwowe, bo rozróżniajmy. Samorządy, czyli my to, co mamy w imieniu, gminy, samorządy, powiaty, rządowe.
To jest element eliminacji administracji rządowej. Ale co to obchodzi mnie czy naszych telewizorów, że to droga jest ta, a to tamtego, ja mówię, a ten lekarz to nie tego. To nie obchodzi, ale to powinno jakoś wyglądać. Droga powinna być wizytówką, ponieważ tam jeżdżą z sąsiedniego województwa ludzie, którzy zdają na egzamin i widzą połamaną drogę. No ale do czego zmierzyliśmy, że gospodarz to czasem nie powinien zdjąć garnitur, rzucić go. No mówię, na rowery. I brać te gumowiaki w ręce, do czego zobligowały te wybory, do których przystali i które w sposób wygrali. I do roboty. Radni, na rowery. Do roboty. I objechać, zobaczyć te śmitniki. Tak, zostawić te rzeczy, które nie trzeć się tam gdzieś na. Nie, bo nie zostali do tego powołani, zostali do jak najlepszego spożytkowania swojej energii na rzecz mieszkańców i wspólnie dla mieszkańców. I dość tej bitwy polsko-polskiej i czas miasto, roboty. Bo miasto to nie tylko sport. Bo tak temat, to ja widzę, jakie są tematy. Sport i urządzenia oraz obiekty towarzyszące sportowi. To my często o tym mówimy. Miasto nie tylko piłko toczy się. Ale jeszcze weźmiemy lekkoatletykę. Nawet pisał tu o takim znajomy swojego. Lekkoatletykę Broc, piękny nowy stadion, nazwany słusznie imieniem osoby jednej, chyba najważniejszej dla sportu suwalskiego. Panie Orbryś, co się dzieje na tym stadionie? Mówią, że jak 15, to po 15 nikt bądź. No i ten nasz najstarszy, chyba 80-letni lekkoatletyka Broc właśnie pisał. Mówi, chce iść porzucać dyskiem. Przychodzą, nie, bo jeszcze murowa nie gotowa. Poszedł stąd, co rzucasz dyskiem? Po co jest stadion lekkoatletyczny, żeby każdy mógł wejść i ćwiczyć, że się niszczy? Wszystko się niszczy, tor kartingowy też się niszczy, ale służy. Społeczeństwu. Tak. Miasta. I to co, jak boisko będzie, prawda, to nie wpuszczajmy. Pokopane? Takie ma być pokopane. No bo tak, to jak w gminie mogą skopać całą trawę swojego boiska, bo nie mają coś grać w jakiejś miejscowości i zryć, to a w Suwałkach nie, no bo potem to źle na zdjęciu wygląda. Bo no właśnie, za dużo zdjęć. Czy stadion, prawda, od rzutu dyskiem, prawda, trawka się zaryła. Trzeba umożliwić próbę startu. No to jest tak jak wszędzie, jak w całym sporcie, że na setkę wyjdzie jeden, który rokuje nadzieję, na 1000 wychodzi jakiś mistrz i tak dalej, ale... Ale jak te 1000 osób przyjdzie sobie pobiega, to ze zdrowia, dla ich zdrowia, dla ich ciała to będzie rewelacja i na tym to polega. Miasto otworzyć to wszystko. Trzeba to wszystko otworzyć, oddać to do użytku, no bo to taki miał cel. Tak jest. Taki i nie mówić, że nie ruszajmy, bo się zniszczy. No to się zniszczy. Pozdrawiamy. Ruchając na gorąco. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie.